po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Just Enough Items i dodaj w skrócie jej i pozwala nam na to, że mamy zawsze przy sobie receptury na wszystkie itemy, które chcemy stworzyć. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Just Enough Items, w skrócie jej, pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie takiej opisowej, tu nam pokazuje się, jakie mamy kontrolki i tak dalej, ale nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią, jesteśmy przeniesieni na taką stronę i tutaj po prostu szukamy wersji Minecraft 1.9, znajdujemy ją szybciutko, jeżeli chcemy na wcześniejsze wersje, to zjeżdżamy w dół i szukamy na kolejnych stronach również. Także dzisiaj nas interesuje wersja 1.9, zatem klikamy tutaj. Najlepiej jak jest wersja release, a nie beta, tak jak tutaj. Także jak widzicie, jest na 1.9 parę bet i tymczasem jedna tylko release, więc klikamy na tą najświeższą, bo na pewno jeszcze powstaną następne i następne. Na najświeższą z literką R najlepiej. Także klikamy sobie tutaj na tą strzałeczkę i tutaj stąd pobieramy moda. No jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9 Minecrafta. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne tuty 829, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku tym 829 ja instaluję Forge'a z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, bo jeszcze nie ma wersji rekomendowanej, ale gdyby już była wersja rekomendowana, to zainstalujcie sobie wersję rekomendowaną. Jak wspomniałam, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, ja zatem zainstalowałam sobie najnowszą, która ma w tej chwili numer końcówki 1770 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, by zainstalować tego moda? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods jest zainstalowany. Zamykamy i uruchamiamy launcher. No, czekamy, aż nam się tutaj wszystko pouruchamia. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1770. Klikamy play i czekamy, aż nam się wszystko uruchomi. Także za moment nam się tutaj pojawi strona z logo Mojanga. Hopsia, hopsia, stroną, pokazuj się. O, 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 i tutaj będzie teraz Mojang i tutaj nam Forge z końcówką 1770 pracuje ciężko i nam tu wszystko renderuje, loaduje i tak dalej, także jeszcze chwilę poczekamy. Idzie to w miarę szybko, ponieważ mam na razie mało modów, bo tylko jednego, także szybko nam się tutaj otworzy. Ok. Jest przypomnienie, że Forge jest w wersji beta, także jeszcze może coś tam się, coś może nie zadziałać, coś może się znienacka skraszować i tak dalej, także musimy po prostu na stabilną wersję jeszcze poczekać. Ok, wchodzimy do mods,
I mamy tutaj just enough items. Tutaj jest config, który jak się nadusi, to się i tak nie nadusi, ale to do konfigu można wejść w inny sposób. Zaraz Wam pokażę. Klikamy gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Czekamy, aż nam się tu wygeneruje nasz świat. Teren się pobrał. Ok, mam tutaj taki pusty teren. Gdzieś tam się urodziłam. Tutaj sobie zbuduję domek. A w zbudowaniu domka pomoże mi nawet właśnie ten mod, którego dzisiaj zainstalowaliśmy, czyli jej. Klikamy E jak ekwipunek i mamy tutaj z tej strony właśnie wszystkie itemy, które występują w Minecrafcie. Jeżeli będziemy sobie dodawać potem jakieś mody, które będą dodawały różne inne itemy, to one również się tutaj znajdą od razu automatycznie. Także do wszystkiego będziemy mieć receptury, a receptury to robimy tak, że na przykład chcemy sobie zbudować tory, nie pamiętamy jak się je buduje, zatem klikamy strzałką na to, na ten obrazek z torami i tutaj nam pokazuje od razu, jak wybudować tory, jak je skraftować, znaczy czy łódkę, czy wiaderko, czy cokolwiek innego, jak chcemy to sobie właśnie klikamy po prostu zwykłym lewym przyciskiem na to i wtedy mamy pokazane, jak się kraftuje. Ale jeżeli sobie wejdziemy, tutaj jest właśnie config, tu sobie może z tego wyjdźmy E, tu jest config. Jak klikniemy na to, możemy sobie tutaj zrobić item cheating mod, czyli że będziemy sobie mogli pobierać jakieś tam itemy właśnie z tego miejsca. Tu jest na false, dlatego nie sobie klikałam i tylko pokazywały mi się receptury. Ale jak zrobimy tutaj na true, to klikniemy tu gotowe i wtedy na przykład jak chcemy sobie zobaczyć, jak się kraftuje żelazny kilof, to trzymając nad tym strzałkę klikamy R, R jak robak, R jak to, co nie potrafią wymawiać i wtedy mamy crafting właśnie kilofa. A jeżeli chcemy go sobie pobrać, to po prostu klikamy na niego bez literki R i mamy już kilof i możemy nawet puknąć nim. Ej! Chyba ją puknęłam. Co to jest? U, jakie serduszka były. Coś mi tu nie zadziałało, ale już jak widać działa. Hops. Co to jest takie dziwne? No dała mi tutaj dużo. No dobrze, to weźmy sobie łopatkę. Co z tym? No tak, jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze Optifine, dlatego mi tutaj to wszystko szaleje. Ale jak będzie Optifine, to już na pewno będą wszystkie rzeczy mi dobrze działały. No także jak widzicie, mod działa. Jeszcze raz klikniemy E. Aha, i żeby to schować, żeby tego nie było na przykład, bo nam będzie przeszkadzało, to klikamy przycisk CTRL i O. I wtedy chowamy. I żeby to znowu powróciło, to CTRL i O. I już jest. Bo jak pamiętacie, był kiedyś taki mod, który się nazywał TMI. Wyglądał tak samo. Tutaj miał jeszcze, czy był taki mod, który się nazywał NEI. Tak samo wyglądał i tutaj jeszcze coś tam miał. To wystarczyło tylko O kliknąć i to się wtedy chowało i pokazywało. A tutaj w tym modzie trzeba kliknąć CTRL i O. I tak samo. Aha, i jak chcemy wyrzucić jakieś itemy, bo mamy tutaj niepotrzebne, to właśnie w tamtych modach był tutaj taki śmietnik, a tutaj po prostu, jak mamy to pokazane tutaj, to po prostu wrzucamy tu i już zniknęło. Nie ma. To wrzucamy tu i nie ma. No, także tak jak widzicie, mod działa. Słonko nam tu zachodzi akurat, a nie powinno, bo coś mu tutaj zmieniłam. No dobrze, coś muszę posprawdzać, co z tym 1.9 nie jest, nie halo. Okej, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze poradniki
oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Hello.